Siema, witajcie w kolejnym odcinku Wędkarskiego Wjazdu. Kochani, dojechaliśmy. Jest... To jest resztka, którą stosowaliśmy na ostatniej wyjeździe. To jest chyba granulacja 6 mm, o ile dobrze pamiętam. Latają tu nietoperze, dlatego jestem w kapturze. I ja nie mam z tym problemu. I tak wygląda cały zestaw. Mam nadzieję, że dobrze to wyostrzy. O. I co? Jest? Ale właśnie mieliśmy... Wasze zdrowie, jak widzicie. My tu... Że rozbudziło nas branie, takie bardzo, bardzo delikatne. Dajmy kolejne branie ma. Już mi tym razem na słodko. Jest. Ja jest! No i zobaczcie, Damian musiał iść się kąpać i ryba. To nasza kolacyjka. Jemy pizzę. Spiewać. Teraz jest dobrze. Jak będzie ktoś ciepło. Kojarzy mój komplet. Słuchajcie, no nie zjedliśmy sobie. Pierwszy raz w McDonaldzie miałam sytuację, że pani powiedziała, że czas oczekiwania do 40 minut. Siema, witajcie w kolejnym odcinku Wędkarskiego Wjazdu. Kochani, dojechaliśmy, jesteśmy. Jak widzieliście, ten kawałek trasy mam na przebitkach, zarzuciliśmy i dojechaliśmy na piękną wodę. Słuchajcie, siedzimy do niedzieli, mamy piątek, godzina 19. Późno, późno, ale my tak w tym sezonie lubimy zaczynać późną porą. Mamy nadzieję, że i teraz będą efekty, także kochani, rozpakowujemy się i startujemy. No dokładnie, i pilnujemy pieska, żeby nam się tutaj nie utopił, bo szaleje. Dokładnie tak. A Irunia, chodź. Na pewno zestawy będziemy wwozić, jak już będzie ciemno. Dlatego, że zobaczcie, przygotowania trwają. Do nas dojechał Siema. Daniel. Także on też przygotowuje wędki. No i co? I przygotowujemy wszystko. Wszyscy. Zobaczcie, nawet Kasia. Kasia, psuj. Mały psuj. Tak nagramy pana. No już, zaraz będziemy. Nożyk tutaj, Daniel. Czekaj chwilę. Moi drodzy, standardowo, jak zawsze, pokazujemy wam, jak przygotowujemy i na co będziemy łowić, a na tym wyjeździe będziemy stosować dwa smaki, czyli ananas od Marcina, The Great, kulki tego typu, plus pelecik neutralny. Nie wiem, to jest chyba granulacja 6 mm, o ile dobrze pamiętam. I do tego konopie od Marcina. Już sobie, słuchajcie, otworzyłem, żeby po prostu wam to szybciej pokazać i tak dalej. Te kuleczki zmielimy, dodamy peletu i to wszystko spryskamy water peletem od Method Money, bo mamy taki ananasowy, więc idziemy całkowicie w nutę ananasową. Pelecik. Myślę, że na początek, bo zostajemy do niedzieli, żeby nie przesadzić, ale na trzy wędki będziemy łowić. O, trochę się ajrzy, tam skapnie. Myślę, że wystarczy, nie, Kasia? No. Taką łyżeczkę na zestaw będziemy dawać, więc wystarczy. Do tego wszystkiego daję... Łopatki? No taką, o, żeby pokazać to dokładnie, taką łyżkę konopi. O. Czyli pełna łyżka konopi. I teraz zmiksujemy troszeczkę, ale pachną ładnie, powiem wam, naprawdę ładnie pachną te kulki. I fajnie wyglądają, mają fajną strukturę. Troszeczkę ich tutaj damy, zmiksujemy to takim ręcznym mikserem. I tyle, no zobaczcie, pół pudełeczka poszło, czyli gdzieś około 300 gram. To wszystko tak, taką formę przybrało.
Czyli najwięcej peletu, ale widać konopia, jakieś kulki, mniejsze, większe i tyle. I do tego wszystkiego użyjemy water pellet na bazie ananasa, czyli bardzo, bardzo mocno dopalimy. Pamiętajcie, że to jest pellet, który był water pellet. On nie jest PVA friendly, bo to jest, mi się wydaje, na bazie wody. Później to sprawdzę. Natomiast chodzi o to, żeby ten pellet spryskać, nadać mu aromatu, niech on trochę go wsiąknie. Bo jak wiecie, coś, co jest na bazie wody, bardzo dobrze rozprowadza się no, w wodzie, w łowisku i tak dalej. Tym bardziej, że woda, zobaczymy, ile ma stopni, jak będziemy łódką pływać. I tyle. No i zobaczcie, to jest resztka, którą stosowaliśmy na ostatnich wyjazdach w ogóle, jak byliśmy w zimowych wyjazdach. Plus to, czyli słuchajcie, wsypujemy to wszystko. O, bo się przeważyło. Czyli nasz biomarin. I myślę, że po prostu tak porobimy. Trochę tych kulek całych. One są miękkie, więc z dłoni ich trochę rozplaszczymy i zaraz do Was wrócę, pokażę Wam, co przygotowałem. Kulki 14 mm dałem biomarin do tego, co tutaj wcześniej miałem, czyli zobaczcie, grubsza frakcja, zdecydowanie. Aira, przestań. Do tego wszystkiego damy tą konopię, którą tu mamy. Czyli zlejemy to i zalejemy tym razem syropem biomarin, dlatego że jest słodki. Ajrunia. Już możemy sobie pozwolić, on jest gęsty, natomiast woda jest cieplejsza. Ajra, uciekaj. Jest. I teraz to wszystko zmiksujemy. No i taki miks, zobaczcie, tak to wygląda. Naprawdę wygląda dobrze. Konopia, małe kulki. Myślę, że na zestaw będziemy dawać gdzieś taką opadkę, bo jest dużo małej frakcji i kuleczki, które jednak gdzieś tutaj, jak kar będzie żerował, to mam nadzieję, że trafi na naszą. No, na razie tyle przygotowujemy, nie więcej. W razie czego dorobimy. Oczywiście konopi akurat zabraknie nam, bo wziąłem jeden worek, natomiast w razie czego i tak sobie poradzimy, jakieś miksy zrobimy. A do PVA zastosujemy hydrofish pellet, mamy końcóweczkę, więc nadzieję, że na tej zasiadce zużyjemy go i będziemy mieli jakieś pozytywne rezultaty. Znaleźliśmy prąd. Mamy. Udało się, bardzo wysoko, więc nie dla niskich osób. Daniel tutaj ale na szczęście problem, włączył. Nie? Daniel miał problem, a ile ty masz? 1,90 m? Nie, 185. No właśnie, także taka osoba jak ja, 1,60 m, no to by sobie raczej tutaj siedziała po ciemku, myślę. Ewentualnie przy jakiejś świeczce, co najbliżej. Dobra, bierzemy się teraz za zestawy Daniela, od tego zaczniemy. Ja już przygotowałem sobie w domu. Tak, i mamy co Daniel, będziemy na miks owocowy z peletem The Great'a. Otwieraj. To co mieliśmy ostatnio na ostatnich wybach. Kulki, miks owocowy, do tego PV-ka i pelet od The Great'a naturalny. W czwartek. Zobaczę, czy PV-ka stanie dobrym. No. Mamy miks owocowy. Dobra, będziemy. No, owocowo w końcu, nie? Tu mamy to. Będziemy łapać na pop-upa. Na tego crunchy banana chyba, co nie? Na banana będziemy łapać, no? No właśnie, no to jest spoko i będzie pod spanem tym miksem owocowym. Innek, tak, do tego ciężarek betonowy. Okay. 100 gram, bo tutaj nie wolno na nic innego łapać. Innych ciężarków musi się używać. Czyli no, dołowiam. No. A drugi, no to mamy standardowo Match Bites Biomarin, kulki z peletem i w PVC sam pelecik. No i my też będziemy na tego biomarina stawiać na pewno na tamtych zestawach. Nauczyłem się już, więc niestety tylko biomarin jak na razie. Dobra. Słuchajcie, ja już to wiem, że nie uda nam się wywieźć tych zestawów przed nocą, także korzystam jeszcze z ostatnich chwil, kiedy mamy trochę jasności tutaj nad tą wodą, że tak powiem, no bo no niestety idzie nam to dość mozolnie. My się tak dobrze jak Daniel nie przygotowaliśmy, także powolutku. No i co, zaczynamy od zestawów Daniela. Już Wam pokazujemy, jak lądują w wodzie. Szkoda, że
że tego nie nagrałam, jak było trochę jaśniej. Nasze stanowisko ogólnie dla tego domku jest chyba tam, gdzie ta tablica. Ja nie wiem, czy wy ją zobaczycie teraz, bo jest dość ciemno. Pokażemy to jeszcze na pewno jutro rano. No i będziemy obławiać tą stronę wody. Na najbardziej tamtych trzcinowisk będzie się trzymał, ja powiedzmy tutaj środek, bo moje będą dwa środkowe. No i Daniel tutaj połowi sobie na te skrajne po prawej stronie od tablicy. Jakoś będzie się w naszą stronę przemieszczał. No bo mamy taką mieszankę. Od czego to zaczynamy? Od owocowego? Nie, tutaj od biomalina zaczynamy. Aha, biomalin, dobra. Trochę tego, tak żeby było. Tak skromnie widzę. Tak, delikatnie. Zobaczymy, co będzie. Jak będzie się coś działo, to dołożymy. Zresztą taka pora roku, że chyba nie ten, nie ma co na grubo, nie? No, a powiedz mi, co masz na haku? Waftersa 14 mm, biomalin podbite sztuczną kukurydzą. No to akurat kukurydza jest z kordy różowa. Okej, kamera złapała mi ostrość, no dobra, mam to. Dobra, no i co? No i podpinamy PV-kę. PV-kę, woreczek. Ustawimy sobie to tak. O, czekaj, czekaj. No dobra, łódka w wodzie. Za dużo światła to tu nie mamy. Płyniemy. No niestety troszeczkę tutaj na echosondzie nie możemy polegać, bo nie łapiemy zasięgu, nie wiemy dlaczego. Sprawdzimy to jeszcze jutro. To jest chyba tak płytko po prostu, że... Może być też płytko, ale też jesteśmy, jakby nie patrzeć, jesteśmy w lesie, tak? No jesteśmy w lesie. Tak, ale echosonda powinna łapać. Mi się wydaje, że płytko jest, bo jest półtora metra, a potem takie są... No, zobacz. Jeden, dwa. No ale widzisz, że teraz ci taki placek znalazł. No. Ale woda cieplutka, za to 14 stopni, słuchajcie, no. Więc to jest fajnie. Co nie oznacza, że chciałabym się w niej kąpać. No jest ciepło, bo sprawdzałem, to jest ciepło woda, nie? Ale gaderka nie chciałbym przyjąć. O, w tym domku jest fajnie ciepło. Naprawdę można wejść się troszeczkę ogrzać, bo on się tak zdążył nagrzać. I to drewno tak trochę izoluje i trzyma temperaturę, więc może nie zamarzniemy. Nad ranem ma być 3 stopnie. Ja jestem trochę podziębiona, także trzymajcie kciuki, żebym się tutaj nie rozchorowała bardziej. Słuchajcie, pogubiłem się patrząc na nich, czy jestem na karpiach, czy jestem na plaży, czy jestem na spławiku. Damian po prostu zazdroszczy w cieniu naszego kunsztu karpiowego i blasku. I jeszcze co chciałam dodać, latają tu nietoperze, dlatego jestem w kapturze i polecam wszystkim o długich włosach. Zobaczcie, a on patrzy w domek. Daniel, ja nie mam z tym problemu. No, jestem z dwoma łysolami, więc tylko mi grozi wplątanie się nietoperza we włosy, dlatego no ubrałam kaptur. No, a ja już mam drugi zestaw przygotowany, bo tutaj nie można strzałówki splecionek łowić, więc mono tutaj przywiązuję i za chwileczkę myślę, że i my wywieziemy zestaw. Myślałam, że nietoperz w ciebie wleciał. Damy tą zingę do tego jeszcze. Co ona robi? Smuży? Jakąś chmurę robi, czy co? Taka słodycz, ogólnie jakiś taki syrop. Już? Jednak te wolki kordy to są mocne, nie? No, o. Dobra, ale nie na wylot, hello! Jezus, nie uszkodziłam paznokcie? Masz farta. Ten zestaw dobierałam ja, kolorystycznie i smakowo. To znaczy Daniel go zrobił, ja dobrałam kulkę. Mówi Kasia. Pozdrawiam, Kasia. Dobra, Daniel, Kasia, weź kamerę. Czekaj, odłożę. Zmierzę się w końcu z pilotem i łódką. Ale musisz ją włożyć do wody. No wiem. Kasia wiezie zestaw, trochę w lewo. Tam pokażemy. O. Prawo. Zestaw do nas zaraz wróci. Prawo. Jeszcze w prawo. Damian próbuje coś związać. Jakby ktoś zapomniał ziarno na łowisko, to jest, nie? Dobra, pierwszy zestaw przygotowujemy, słuchajcie, w Afters. Biomarin. Mały haczyk. Haczyk numer 4. Kurszak. I plecionka w otulinie. I taki derik
Zobaczymy. Woreczek PVA. Ale jak widzicie, tylko leciku drobnego. I do łódki damy dosłownie taką łopatkę, więc dość dużo. Nie? No ja dałem mniej, o wiele mniej. No dobra, może to robić. Niby już jest ciepło, ale... Zazwyczaj daje mało, ale niech to sobie stoi przez całą noc. W ten sposób. Dobra, płyniemy. Właśnie tak. Do tego Biomarink daliśmy Dirty Squida. Dobra, myślę, że tu na skraju położymy jeden. To zielsko już jakieś. Kolejny zestaw. Dodajemy Biomarina, kulka. No, kuleczka Biomarin, 14 mm i Pinks, TC Pineska. Haczyk tu czwóreczka, większa ciutka. No i klips małpki. Klips małpki, tak jak poprzednie. Ciężarek zaraz dorzucimy tutaj. Zestaw ten zestaw będzie niedaleko. Właśnie tak się stawiam, czy blisko tego położyć, tylko wiesz, do tego delikatnie tylko dosypać dosłownie. No tam było więcej na trzcinę. Czy w trzcinę płynąć, kurczę, nie? Nie, chciałem powiedzieć. No ja mam tam przy trzcinach, jeden i drugi. Pomyśleć może akurat. Po prostu zasypiemy to. Szukam woreczku. Szukam woreczku, tak. Chodzi o to, że teraz wywieziemy pod trzcinę, słuchajcie. I nie chciałbym, że jak to będzie opadało dziś, żeby kulka zahaczyła od trzciny, nie? Może będzie tak, że w ogóle nie będzie brania, a może będzie tak, że nad ranem jakieś branie zrobimy. No ciężko powiedzieć, no jakby na chwilę obecną, no widać, że jest dużo, dużo glonów. Jest tu płytko, no ta woda jest płytka, więc musimy sobie jakoś z nią poradzić. To jest co wyjdzie. Taki jakiś sposób może na to. PVA Hydrospool. 35 tutaj zastosowaliśmy, Hydrofish, malutki pelet i to będziemy mieszać właśnie z tym peletem od Marcina, to co wcześniej Wam przygotowywałem. I... A tutaj było, to było na słodko z tym ananasem? Tak, tak, tu był ananasik, tu był ananas, konopia, o widzisz, kuleczki ananasowe, pelet, on już trochę nabrał, no nasączył się trochę też tym, tą wodą peletową, water peletem. I fajnie to takie się zrobiło, nie? Też i dosypnie pachnie. No, pachnie ładnie, więc to i do tego idzie zestawik. I przełamany widzę. Tak, i coś takiego. I tyle, żeby mi to tam... O. I tak wygląda cały zestaw. Mam nadzieję, że dobrze to wyostrzy. O, ciężarek, zobaczcie, delikatnie to zlaliśmy. Tam jest ta kulka tonąca z pop-upem. No i pelecik, drobne jakieś tam kulki, dość dużo, może się wydawać dość dużo, no ale słuchajcie, my raczej nie będziemy przewozić tych zestawów, nie, będziemy czekać, nie, czekamy do rana, ja też... do rana, bo jest późno, późno wywozimy, około 10 jest już, tak, no więc, no zobaczymy w dzień, Daniel zostaje do rana jutro, dość do 8, bo muszę jechać do domu niestety, no, no. Jest 10 prawie, no więc zostanie, niech się moczy, może ryba akurat podejdzie nam do tego. Słuchajcie, wasze zdrowie, jak widzicie, my tutaj siedzimy już dalej. Siedzimy dalej, mieliśmy pika przed chwilą na czerwonej, także, ale to tylko pik, no, także dalej siedzimy i odpoczywamy. Pozdrawiamy chłopaków ze stanowiska numer 2, trochę byliśmy pogadać. Pięknie. Już jest zimno, mam, nie? Ale już się chłodno robi na zewnątrz, tak, no dzisiaj ma być w nocy koło 5 stopni, tak? I teraz jest koło 5 stopni. Teraz jest koło 5, no to będzie temperatura zejdzie na pewno. Koni nalał. Co? Od serca. No chciałaś tylko, mówiłaś ciut. Przecież tam nic nie było praktycznie. Kasia ma za mocnego drinka. No ale nic, dobra, trzymajcie kciuki. I czerwona w nocy mi też biła. Ale to tylko takie było pojedyncze, pik.
trochę zmarzliśmy. Ja wyłączyłem chyba 100, a było za zimno. Czekaj. Rozbudziła, a może rozbudziło nas branie, takie bardzo, bardzo delikatne u mnie na środkowym kiju. No i tego efektem jest... O, tutaj. Właśnie taki bolek tutaj. Więc za chwileczkę wam pokażemy, nagrywając GoPro, bo nie wiedziałem właściwie, czy to branie, bo to takie było branie, nie branie, nie? No i jest oto taki pierwszy karpik tego wyjazdu. Pełno łuski, nieduży, ale no jest. Ale ładny, bo taki też trochę czarny jest, nie? No, taki ciemny. Dobra, robimy zdjęcia. Słuchajcie, z CCC Pinksem pomarańczową, jeszcze tutaj pomarańczowa jest. Odpiliśmy wcześniej na GoPro, mam nadzieję, że coś tam było widać. Teraz nie chcesz współpracować? Idziemy. Słuchajcie, druga rybka. Nawet walczy. Zobaczymy, czy ten, bo tutaj wiecie, zielsko. Nie chce mi się w ponton, bo jest cały mokry, wpływać. Czy coś z tego będzie, zobaczymy. I na słodko tym razem. Dam kolejne branie ma. W stanie rozmawiali. No już jest 7:14, więc ja już za 15 minut się zbieram. O! Wyjeżdża. Nie, ale faktycznie te mikado są za ciche, nie? No czekaj. No taki ładniejszy troszeczkę. No, ładniejszy, no. No. To już ładniejsze mieszkanie z tej wody. A widzę, że świeża ryba też, nie? Zobacz, poszedł górą, bo oczywiście ciężarek wpadł. No i co? Dolna warga. Dolna warga, no. Zobaczcie, mamy takiego kolejnego mieszkańca tej wody, ale już ładniejszy. Ładniejszy, no. Ale to już takich starszych widać, nie? On już tu musiał być... Ładna rybka. Dobra, co? Na matę go, nie? Fajna, złota, tak, na matę. I zaraz wam go pokażemy. Kącik. Ciężarek się wypiął. Nie, jednak te klipsy też fajne, nie? No. Tak, te klipsy są fajne, bo one wypinają jednak, nie? Ciężarek. Zawodnik jest dosyć twardy i uparty, nie? Opa. Ładna już ryba. Ładniejsza od tamtej. No już zdecydowanie. To jest chyba największa ryba, jaką tutaj złowiłem do tej pory. Tym razem na słodko. Taki bałwanek, to był ten bałwanek łączony, nie? Popatrz, tak. Bo tu mamy nawet go. Gdzieś tam, także później wam pokażę jeszcze. Do łódki to widzieliście, co spałem. Więc jeszcze tam będziemy wywozić. To na pewno zobaczycie w dzień, bo będzie dużo, dużo lepiej. Kasia mi będzie pomagała. I tyle. Dobra, gościu idzie pływać. Sam bym popływał zaraz. Bye bye. Daniel właśnie zwija wędki. Tą wędkę, gdzie tam mu pikało. Może coś tam siedzi na końcu. Kawkę wypiliśmy. No i tak powoli słonko zaczyna wychodzić. Robi się coraz cieplej. Kasia jeszcze śpi. A ja będę, tak myślę, jak troszkę tutaj nam się słonka pokaże. Troszeczkę cieplej nam się zrobi, bo ręce mi troszeczkę zmarzły. Te troszeczkę. To przygotuję zestawy i będę wywoził dalej. Ty, ale ryba jest. Zobaczcie, ale numer. To jest ta wędka, na którą było branie gdzieś tam. No, 3 razy pikało na nią, nie? To powoli go ciągnie, bo tutaj glony są. On zaraz wyjdzie z tych glonów, to... Raczej nie wyjdzie. Wiesz co, muszę kupić Ale numer. Całą noc siedział tam. No pytanie, czy tutaj nie siedzi też? Bo tutaj też takie piki były. Ale słuchajcie, tam jest taka masakra. No dużo glonów, widzicie, zaczepiała się ryba i... No jest ryba. Każdy z rybą jedzie do domu. Można przyjechać na parę godzin i złapać rybę?
która sobie całą noc w krzakach siedzi zapięta. Dobra, skup się na tym teraz, żeby ją wyholować, bo zaraz się zapieli. Ale zobacz, jaka żyłka była przezroczysta, nie? No. Odsuń się bardziej do tyłu i ją tutaj może do mnie naprowadź. No to teraz ty będziesz miał mokre ręce i zimno. Ale ładnie ułuszczony. O, panie. Ładnie ułuszczony jest. Ale wiesz co, tylko trzeba go zaraz, jak będziesz okazję, to od razu podebrać, bo żeby on się tutaj przy brzegu nie spiął. No to wiesz, on sobie ja będzie... Ja go dociągnąć do podbieracza. Powoli. Jest. Jest? Jest. Dawaj, jeszcze pociągnij tą sztukę. No i ładny. Znowu masz szczęście do ładnie ułuszczonych. Tak to się robi. No, przespał noc. Przespał noc, jakiś pik, ale co tam? Nie, no trzy razy wyszedłem, mówię, dobra, już mam to gdzieś, nie wychodzę. Ja takiego, do czegoś takiego nie wychodzę. Ale no ale zobacz, ale teraz siedział i nic nie pikało, pytanie, nie? Czy na tej też nie siedzi? Czy na tej mojej tutaj? Tam widziałeś, co tam bo identycznie siedziało, no. Słuchajcie, mamy podejrzenie nowego PB. Ale zobacz, ciężarek. On był betonowy, żuk. Tak? Tam siarka musi być taki coś ala siarkowego, no. Albo takie dno, kurde. Dobra, patrz, generalnie sam kącik, zobacz. No. Dobra, wypinam hak. Wypinaj. Słuchajcie, no tutaj chyba będzie dychał, nie będzie wiaderko. No nie, no tak mi się wydaje jednak, powiem ci. No Daniel, no nie ma dużego rekordu jakby, no nie, no, bo on bardziej kiedyś federowo śmigał, nie? Bo ty bardziej federowo kiedyś też śmigałeś. Takie zabawy były, no. No. Generalnie nigdy też nie ważyłem tych, bo jakoś nie miałem... Nie no, może być dycha, nie? Zobacz, jaki mam brzuch. Może być dycha, no. Mam ciuchy, nie ma się. Ale wiesz, że ta woda jest zimna. No. I brudna. I jadę do domu już, hello! Nie. No ale nie, może mieć. Dobra, słuchajcie, ja pójdę do chłopaków, nie wiem, czy oni tam śpią. Nie śpią na pewno. Zapytam się, czy mają wagę. Bo nie wzięliśmy, no chciałbym uwiecznić na kamerze, słuchajcie, tym bardziej, że w tym roku Daniel będzie często z nami jeździł. Dobra. Kurczę, no tak będzie na pograniczy bardzo. Będzie, ale... No, ale zaraz powiem. Tak, generalnie fajnie by było, ale no, nie chciałbym dzisiaj tej wiaderka. Ja już do domu jadę. No właśnie. Damian, na koniec. No trudno. Takie życie. Ciężkie życie karpiarza. Sezon rozpoczęty całkiem dobrze w tym roku, naprawdę. Nie, no jest grubo, co? Byliśmy mega zadowoleni. Na pewno będzie 12,5 kilo. 12,900. 12,900, 12,800 z workiem. Czekaj, bo może worek ze 3 kilo będzie ważył, tak, nie? Tak. Słuchajcie, ja muszę tą chwilę uwiecznić i niestety dam mu wiadro. No jak to? Zawsze tak musi być. No tradycja to tradycja. Chyba u ciebie. Nagrywamy cały czas. Ja tam trzymam, ładnie ją trzymam. Ładnie jest. Ale ładny jest, co? Fajny jest, no. Ładnie, ładną łuskę ma. Ale skoczył. Polejemy go. Kolej szybko! Kurwa. Ale zimno jest. Ja poczuję. No to czekaj, czy się nagrywa. Stary! Nagrywa się. Ja wam współczuję, powiem wam, że... Jaj! Ale zimna woda! Jest zimno, naprawdę zimno, no ale cóż, tak bywa. No, więc mamy to. Very good. Mamy to uwiecznione. Ale ładnie. Ale zimno! No. Pani ludzie nie jeżdżą. No nie. Na pewno nie. No, zobaczcie, ładny rybko. O dobra, stary, wypuszczamy ją, bo mi zimno. No, szybko, bo faktycznie się przeziębisz. Dobra, to teraz mogę jechać do domu. Teraz to już mi obojętnie, że klęczę. Ale w tej wiadrze to faktycznie Kasi współczuję, woda się chyba nie kończy nigdy, no, nie? Ale wtedy było cieplej. Ale woda się nie kończy, no. No to co, graty? Teraz tak jadę do domu.
Więcej z tobą nie ja. Jeszcze nie jedno wiadro dostaniesz w sezonie. Coś czuję, że ten sezon się grubo zapowiada. No, będzie, da. Myślę, że tak. Daniel się już pakuje, zobaczcie. A ja właśnie przygotowuję ten zestaw, na który mieliśmy rybę. O, nie wiem, mam nadzieję, że to widać na GoPro. Jest chyba dobrze skierowana. 25 LB, plecionka, korda Supernatural, Biomarine i pineska i ciężarek 220 gram grat. I teraz to zasypiemy, damy do woreczka PVA jeszcze troszeczkę peleciku drobnego i Dirty Squida, żeby to dopalić i tak płyniemy. Do środka wkładam tylko tak, daję, o, cyk, ciężarek tu, zestawik i Dirty Squida Juice. Robię otwór i zalewamy. Kolejny zestaw, ciężarek, grat 220 gram. Jak widzicie tutaj klips, zestaw, czyli pelet kukurydziany, neutralny, od The Greata, kulki, konopia. No i tutaj ten zestawik. Do PVA damy Crazy Hempa. Okej, okay. Zobaczcie, ten jest taki sypki, bo to jest starszy jeszcze, no ale zapakujemy trochę tego. Także łyżeczka do środka, o, ten deseń, do tego idzie nasz zestaw z kulką. Cześć kochani, zobaczcie, nowy dzień, ja już wstałam, troszkę mi się dzisiaj pospało, a Damian tutaj w nocy sobie super poradził, cztery rybki, jeden lin, trzy karpie. Okej, okay. I słuchajcie, teraz przygotowujemy jeszcze zestaw dla mnie. Jeden, tak? Na słodko. Daniel już pojechał, co tam jeszcze nie mówiłeś? Chyba wszystko. Okej. Okay. Wyłożymy przedostatni zestaw. Kasia sobie zażyczyła Pink Fruita Pop-upa, słuchajcie, tutaj. I mały, drobny pelecik. Do tego i chciała to zalać double dose'em. Także no dopalimy to. Zimą nam się double dose Pinky Boy nie sprawdził. Ha, śmiesznie to wygląda. Dobra, bo się już ta siatka topi, zaraz zacznie. Nie, to jest PVA friendly, dużo będzie tego. Friendly. Co, więcej chcesz to wstrzyknąć? Nie, no po co? No. I tak tam ładnie się o tym rozejdzie, proszę. Nowa opcja metody tej, łowienia na ziga. No. Gdzie ty chcesz tam płynąć? Tam na tą brzozę zieloną. Na którą? Tamtą, na środku. Tamtą? Tak. Mhm. Wiesz gdzie płyń, a ja ci powiem, żeby gdzie się zatrzymać. Wolę sobie zobaczyć, czy tam coś widać. No było widać, ale no. Aha. No i teraz już zarosza. To płcizna jest dosłownie, o, górka. Jakieś bardzo mega wypłycenie. No i tu mi to może zostaw, na takim wypłyceniu. Dreamline 0,35 mm. Mam nadzieję, że to dobrze widać. O. Dreamline 0,35 mm, 1200 metrów szpula. Nawinęliśmy 0,35, akurat na nasz kowrotek wchodzi 350 chyba metrów, tak? Nie, 300 metrów. Więc na te 500 Mikado MK507 idealnie. Na 4 kowrotki taka szpulka wam starczy. Czas na kolejną wywózkę i zarazem ostatnią. Zobaczcie, łyżeczki od Mikado wyglądają identycznie jak Rich Monkeya. Gdzieś tam wam kiedyś wspominałem o tym. Także jedna fabryka robi. A tak, w łódce zaraz wam pokażę, co mamy. No i ten miks, który wcześniej przygotowałem, czyli pellet The Greata, naturalny, z kukurydzą i ananasikiem, takie cząstki. I tyle. Myślę, że
No, taką łyżeczkę. No, taką łyżeczkę damy. Idziemy do łódki, a w łódce już mamy przygotowany woreczek, jak widzicie, ananasik tam w środku. I w środku jest tutaj Crazy Hemp. Myślę, że to, czekajcie, złapię, lepiej będzie widać. O. Na pewno widać, że to jest Crazy Hemp, bo tu jest jakiś kiełż i tak dalej. No. Coś na mojej. Zobaczcie, podniosło coś, o. Ale ja myślę, że to wiatr ciągle. W każdym razie tu mamy to. Dosypujemy kuku. Ten zestawik w ten sposób i wwozimy i lecimy. Mniej więcej jak mamy tamtą brzozę, to na te trzy drzewka, tam gdzieś plus minus na te jaśniejsze, tą część trzcinowisk. Będę trzymał wysoko, będę jej trochę naciągniętą, powiem ci, że lepiej, bo miniemy te tutaj już przy samym brzegu, już glony takie rosną, że jak znajdzie tylko jakieś wolne takie miejsce. Cieplutko, mega fajnie. A ile woda ma stopni teraz? Była dziura. 16 stopni. 16 stopni, no to słuchajcie, wieczorem to ona będzie miała 20. Jak się tak nagrzeje cały dzień, bo jest dopiero po 12, więc będzie jeszcze cieplejsze niż wczoraj, jak tu przyjechaliśmy. W ogóle dzień jest fajny, ciepły, tylko wiaterek wieje. Jest. Plac. Zrzucam. Tak? To jest plac. No. Tak myślisz? Tak myślę, że tutaj niekoniecznie rzuca się te trzcinowiska. Chociaż to loteria, może być tak, że w tych trzcinowiskach jakaś ryba się zainteresuje, o ile ten zestaw dobrze spadnie i się gdzieś po drodze jakieś gałęzie nie pozaczepi. Dlatego dajemy PVA też między innymi. Że faktycznie się jakieś... Żeby osłonić, tak jak właśnie wam pokazywaliśmy, hak z kulką w torebce PVA, wszystko jest takie zasłonięte, żeby to miało szansę dolecieć tutaj na dół, bo no, woda jest bardzo zarośnięta. No i zobaczcie, Damian już miał iść się kąpać i ryba na jego zestawie. Oho, chyba się troszkę... Z wody poszło, czy górą? No, musisz sobie... Ja tu przetransportował. Ale opustują, nie? Chyba nie będę wyciągnął. Nie, nie, nie. Teraz robimy to w taki sposób, że ma siatkę do góry. Ja go tylko odepnę. I go wypuścimy. To nie wiem, czy w to miejsce wrzucać generalnie, bo już drugi lin z tego miejsca, nie? Mhm. Ale dobra, coś się zadziało. Kąpię się to. Taki zestawik. Tylko się obkręciło raz, chyba, czy dwa. A. Biomarine Wafters i pineska, taka malutka zrobiłem, nie? I tam, powiem wam, że w tym miejscu, gdzie łowię, to na skraju tej wyspy, znaczy tego cypa, i tam jest twardo. I dlatego tam postawiłem zestaw. No ale jak widać, drugi raz z kolei lin wziął, ciężarek się ładnie wypiął. I na pewno, i chyba już tam zestawu nie położymy, bo jakby nie chcę ryzykować to, że po prostu znowu będziemy mieli lina, nie? Wykąpaliśmy się i teraz pokażemy wam oprócz tego naszego stanowiska, które jest właśnie o tutaj. Słonko trochę świeci, więc ciężko wam to będzie można zobaczyć. A tutaj Marcin stworzył taki biwaczek. Możecie sobie grilla zrobić, ławeczki, są taki ala stolik. Wykąpana to fajnie, nie? No lepiej. Tylko pod słońce, to nic sprawy was było nie, nie widać. Było super, poopalałam się cały dzień, trochę się ozdrowiałam. Trochę tam mnie mieliśmy... to słońce wygrzało. No, słuchajcie, mamy już godzinę 17, zobaczcie, dalej słonko świeci. No jest przepiękna pogoda, leżeliśmy jak placki. No. Kasia się mega opaliła, ja po prostu, no, ja się na łóżku drzyzgnąłem, sobie dżemkę zrobiłem, ale było mi tak gorąco i dobrze, że się nie kąpaliśmy o 14, tylko teraz, nie? Fajnie już na wieczór akurat. No i co, pokażę wam, jak to wygląda. Słuchajcie, nie ma tutaj też jakichś luksusów. No nie, zdecydowanie. Żebyście wiedzieli, natomiast nie na każdym łowisku po prostu jest ciepła woda i toaleta, także jakby no... To jest fajne, że można się po prostu odświeżyć, nie? No właśnie. Aira, chodź tu. Dobra, musieliśmy Airę trochę do siebie tutaj wziąć. No i taki zobaczcie, toaleta, umywalka, lustereczko. Tutaj prysznic z takim gazowym akurat piecem, więc czy zimno, czy nie zimno, on tutaj się załącza i woda macie ciepłą wodę. Pod prysznicem, a w umywalce nie, co jest dziwne, no ale tak jest po prostu. No, prądu nie ma akurat w tych gniazdkach, nie wiem, czy on Marcin tutaj nie podłączył. Nie ma prądu? W tych nie, ale tutaj jest jeszcze drugie gniazdko, ja tutaj baterię do
łódki ładowałem. Tak więc naładowano mam baterykę, światełko jest, tutaj jest kontakt jeszcze. No, można to zapalić, nie wiem. No, także wieczorem czy w nocy, latem można spokojnie przyjść i się wykąpać bez żadnego ale. No. Jakiś na śmietniczek, więc słuchajcie, dbajcie też oczywiście o porządek, bo to też jest istotne. I wtedy będzie dla każdego. No, a ty co chciałeś powiedzieć? Czy to łowisko jest cały rok czynne, czy się zamyka? Tak, cały rok. No jak już lód jest, no to wiadomo, nie da rady łowić, ale tak cały rok. No ale to wiesz, nawet jesienią, bo tutaj są doby w sumie takie wyjazdy od czwartku do niedzieli, albo od... Od niedzieli do czwartku, tak. To w sumie cztery doby siedzieć i się nie wykąpać, nie to tak słabo, nie? No dokładnie. O każdej porze roku tak naprawdę. Dokładnie. No i jak łazienka jest. Dosłownie do naszego stanowiska mam 50 metrów. A drugie jest, myślę, że 100 metrów dalej, więc bliziutko. Zestawik ten, na który przed chwilą widzieliście linka, przed moją kąpielą akurat, teraz będę wywoził i wywiozę chyba w to samo miejsce, gdzieś tam. Z tym, że nie wiem, może z 4 metry bardziej na środek wody, albo bardziej na te trzcinowiska przy brzegu, tutaj o. Gdzieś, natomiast też myślę, żeby jeszcze trochę odejść od tego cypla i szukać twardego miejsca. To nasza kolacyjka. Jemy pizzę z obiadu, bo słuchajcie, zamówiliśmy dwie. Ale no mega, mega się najedliśmy. O, co to za... Ale słuchaj, słuchaj, słuchaj. Siksa. Nie nagrywaj tego teraz. O, przebieranko. Teraz jest dobrze. Jak będzie ci ciepło. Kojarzy mój komplet z zeszłego sezonu. Bardzo taki... Fit na siłownię, ale to jeszcze trzeba być fit, żeby takie nosić. To można sobie na to ubrać koszuleczkę Foxa i proszę, pięknie się robi. Tak. Karpiowo. Dobrze. A ja opowiadam o pizzy. Nasz obiad, zobaczcie, to jaka to była? Co ja zamówiłem? Nie. Jakaś ala... coś, ale Kasia ma mi biankę. Pokaż tą twoją biankę. Ej, dobra, opróżnij kubek. Damian, serio? Pokazujesz tak, pizzę? Tak, pokaż pizzę. Bo naprawdę polecimy. Aha. Tu nie. No, czekajcie, czekajcie. No to druga. To jest bianka z czosnkiem, z szminaczkiem. Niesamowite, naprawdę. Kasia bardzo smakowała, a mi ta. Wow, na mega. Pewno. Mega, polecamy. 1-3 km stąd, także możecie podjechać. 36 cm, ale kurczę, mega gruba, fajna, dobra. Dużo składników pycha. O, tutaj macie ulotki. A pizzeria nazywa się Pod Papugami. Bar Pizza. I Kasia wzięła 7 z spinaci za 30 zł za 36 cm, a ja wziąłem wiochmeńską 13 za 37 zł. Tu jest ser, kiełbasa, boczek, pieczarki, pomidor, cebula, papryka, oregano. Mega wam polecam, naprawdę, jak będziecie, spróbujcie sobie, do super pizza była. Ja już się ubrałam trochę cieplej, ale to już jest mój maks. Nic więcej cieplejszego ze sobą nie wzięłam. Damian mówił, nie bierz kurtki, bez rękawnik wystarczy. No i powiem wam, że żałuję, bo jest godzina, nie wiem, 19 jest? No, mi już jest zimno, także nie widzę siebie tak, tutaj około 22. Naprawdę? Tak, siedziałabym normalnie w kurtce. Mimo, że w dzień było chyba z 28 stopni w słońcu, to była masa, żeśmy się tutaj tak fajnie wygrzali. Naprawdę super mi to pomogło na moje gardło chore. No, słychać, że lepiej mówię, bo wczoraj było gorzej. No dokładnie, bardzo się wygrzałam. Tak teraz po prostu czuję, że wieczorem znowu się mogę przeziębić, więc myślę, że szybko skończę w buzie.
zobaczymy z tym zasięgiem, gdzie jest mega ciężko. Kuchenka nam tutaj chodzi. Troszeczkę nas dogrzewa, domek jest nagrzany po dzisiejszym dniu, więc nie jest najgorzej. Drzwi są otwarte, żebyśmy tam wiedzieli, co się dzieje. Świeci sygnalizator. No i tak odpoczynek, a jutro powrót. Powrót, także ostatnie godziny nad wodą. Zobaczymy, co nas przyniesie. Czy będę musiał sam wstawać, bo Kasia będzie spała, czy też po prostu ją prześpię i nie będzie żadnych efektów. Czekamy na jakiś efekt, póki nie śpimy, o tak. Najlepiej było. Dobra. Mamy zrybę z rana, słuchajcie. Oby nie lin. Ale tak idzie. Tak idzie, powiem wam. Zbyt lekko. Kurczaki. No ładny lin, widzicie. No ale niestety, to tylko lin. Tak zaczynamy dzień. Tak, kawa. Wiem, jesteście na pewno troszeczkę rozczarowani, że niestety nie zobaczyliście karpia w nocy. Zobaczcie, Kasia też tutaj już pije kawkę i właśnie tak rozpoczynamy kolejny dzień, który jest naszym ostatnim dniem. Myślę, że za 2 godziny będziemy już zawijać. Zobaczcie, właśnie ściągaliśmy Kasi zestaw i zobaczcie, co wyłowiłem. Całą żyłkę z ledkorem i z zestawem i ciężarek betonowy 400 gram. Natomiast patrzcie, system mocowania. No ludzie, opamiętajcie się trochę, jak jesteście nad wodą. Od kiedy ledkor mocuje się w ten sposób do żyłki głównej? Przecież szkodzicie tutaj temu łowisku i szkodzicie rybie, no. Ja się nie dziwię, że Marcin zakazał tutaj stosowania plecionek, strzałówek jako plecionka, no bo kurczę, jak ktoś robi takie numery, no przecież węzeł z węzłem to powinno się łączyć. No co to w ogóle za jakiś wynalazek? A najgorsze jest to, że nawet jak kiedyś byliśmy na Gajdowym, to też widzieliśmy, ludzie tak robią, ja nie wiem. Tak, naprawdę. Damian się bulwersował. No bo szanuj, no zobaczmy, to pokaż. No to jest czyjś zestaw. Tu jakby tu jakiś tam taki zrobiony i tak dalej, no, wygląda w miarę profesjonalnie, a tutaj ktoś robi jakieś do szybkiej wymiany. Zamiast sobie zrobić oczko, to robi sobie nakrętlika. Przecież no, już to jest niepoważne, jak niektórzy podchodzą do łowisk i do traktowania ryby. Dajcie sobie spokój, zróbcie normalne węzły, nie stosujcie takiego czegoś. No, w kubeł to wywalasz, nie? Kochani, nadszedł czas na zakończenie standardowo naszego odcinka, także musimy się z wami pożegnać z tej wody, pięknej wody tak zwanej. No i nasz pobyt krótki, ale jakieś ryby nam się udało złowić, karpie, liny. Coś tam miały. Pogoda nam dopisała, więc naprawdę, naprawdę super. Daniel z nami, jak widzieliście, uczestniczył w tych połowach przez jedną dobę, jedną nockę właściwie. I to była kluczowa doba dla niego. Dla niego. I to była kluczowa doba dla nas i dla niego. Tych ryb, tak, ten weekend. Dokładnie. Także jak wam się podobało, dajcie kochani łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co? Widzimy się na kolejnej wyprawie, wiosennej, takiej bardzo wiosennej. Trzymajcie się. Cześć.